Spotykałem się nieraz z taką koncepcją, że przecież tylko głupek rezygnuje ze sprzedaży, więc po co tracić pieniądze i mówić na przykład, że jakiegoś rodzaju klienta nie chcemy. I dzisiaj właśnie o tym mamy zamiar porozmawiać. Robercie, chciałbym ci jako przykład podać sytuację ze sklepu spożywczego. Przecież ekspedientka która obsługuje klientów, nie wybiera. O, temu nie sprzedam, bo mu krzywo z oczu patrzy, więc czekoladę sprzedam mu na przykład dwa razy drożej albo wcale. Ja, jak to jest? No przecież nie wybiera, a my mówimy, wybieraj. Bez sensu. Witam wszystkich. Cześć, Tomek. Może zacznę od tego, że no nie, nie trafiony przykład, Tomek. No, za czym ci się udaje, czasem nie. <laughs> nie wiesz, mówisz tutaj o sprzedaży detalicznej, mm -hmm. mówisz o sprzedaży regulowanej. Jakbyśmy podyskutowali, to pewnie okazałoby się, że są klienci, którzy do obrazka nie pasują. Mm -hmm. Na przykład ci, którzy są pod wpływem, albo ci, którzy są nieletni. No, ale jakbyśmy popatrzyli już na ten sam sklep spożywczy, mm -hmm. na przykład gdyby to był sklep sieciowy i popatrzylibyśmy przez pryzmat jego. Biznesu, ale nie do klienta detalicznego, tylko na poziomie pozyskiwania towarów, które są sprzedawane mm -hmm. do klienta detalicznego, czyli tu już mamy B2B, no to wydaje mi się, że tu już tak to nie działa. Czyli to raczej nie jest tak, że. A tak, tak, wyłapałeś, się trochę Oczywiście, bo cały czas opowiadamy o tej sprzedaży B2B, a ja tu wiesz, żabka i e, piwo, nie? jasne, pełne, teraz lato idzie. No dobra, czyli no mówimy właśnie. o tym, że gdzieś te nasze potencjalne lidy możemy kwalifikować albo dyskwalifikować, czyli de facto odrzucać, odrzucać potencjalną sprzedaż. Dlaczego w ogóle bierzemy coś takiego pod uwagę? No właśnie tutaj jedno słowo bym zwrócił uwagę, powiedziałeś, możemy. Ja bym postawił tezę, że musimy. Mhm. Jednym słowem, biorąc pod uwagę to, że. Albo inaczej, biorąc pod uwagę to, z czym może się wiązać nieodmawianie, o tym zaraz mm -hmm. powiemy, Jasne. to zdecydowanie z moich doświadczeń i z doświadczeń moich klientów wynika, że dobrze to robić w sposób przemyślany, w yy, sposób procesowy, i w taki sposób, który nie do końca będzie wynikał z naszego, w cudzysłowie, się. Czyli no tak, tak. daje nam się, że tego warto wziąć, a tego nie warto wziąć. Także jedna rzecz, czyli według mnie, trzeba to robić. Wręcz... Okej, okay, powiedziałeś hasło, że trzeba to robić w sposób usystematyzowany i procesowy, i teraz, niezależnie tak naprawdę od tego, co my w ten sposób robimy, to takie podejście daje nam jako pewnej strukturze bardzo dobre narzędzie, a mianowicie unikanie wymówek. No bo nie możemy powiedzieć, że. Wydawało nam się, że coś trzeba zrobić inaczej, bo jeśli my mamy to wszystko poustawiane w sposób powtarzalny, w kroki, które mamy wykonać, no tam nam się po prostu nic nie wydaje. Idziemy jak po sznurku. Tak, weźmy konkretny przykład. Jeżeli firma X bardzo dokładnie sobie powie, jaką firmę, jaką niszę, jaki rodzaj klientów chce obsługiwać, i na poziomie pewnych założeń strategicznych określi, że to nie jest opcjonalne, mhm. to będą wiedzieli jej pracownicy, to kiedy przyjdzie do nas firma, która. Jest inna niż ta, która, albo wygląda inaczej niż ta, która została opisana jako ten nasz nazwijmy to awatar, to podejmiemy decyzję ewentualną, menadżerską, mhm. wyjątkową, że chcemy takiego klienta obsłużyć, ale nie będzie to normą. Dzięki temu po jakimś czasie nie będziemy mieli w swoim portfelu klientów, z którymi na początku ustaliliśmy, że nie chcemy pracować. Mhm, rozumiem, rozumiem. No dobra, ale teraz. Wyobraźmy sobie, że taka firma przychodzi do nas, mamy ustawiony obrazek klienta i mówi: Dobra, shut up and take my money, ja od ciebie kupuję ten produkt. Dlaczego mam jej nie sprzedać? Przecież to jest tak naprawdę pieniądz, który leży na ulicy. Tylko się trzeba hmm. po niego schylić. Wiesz co? Myślę, że to jest, to jest temat do dyskusji. Ja myślę, że to w każdej sytuacji będzie to będzie do, będzie do dyskusyjne, bo co do założeń takich, powiedzmy, metodycznych, no to można powiedzieć, że. No, nie róbmy tego, bo będziemy mieli tam klientów, których nie chcemy. I to jest, to jest mm -hmm, prawdą. Mm -hmm. Natomiast może być druga sytuacja, która mówi ci klienci, którzy nas przychodzą, pokrywają część naszych kosztów. W związku z tym my ich bierzemy. Tylko uwaga! I tutaj do, do wszystkich, którzy nas słuchają, jest takie niebezpieczeństwo, że czas jest niepodzielny. Zasoby w firmie najczęściej są ograniczone. Prawie zawsze są ograniczone. Nie znam mm -hmm. takiej firmy, która miałaby więcej zasobów do wykonania danej roboty niż roboty do wykonania. Najczęściej to jest tak, że te zasoby są wykorzystywane w full. I teraz jeżeli my mamy taką, taki zespół sprzedawców czy sprzedawcę, czy sami się tą sprzedażą zajmujemy i w momencie, kiedy klient do nas przyjdzie, a my agresywnie czekając na niego zaczniemy go obsługiwać, mhm. to co się wydarzy? No wydarzy się jedna bardzo podstawowa rzecz. Nie pójdziemy na polowanie. Tak jest. Jeśli nie pójdziemy na polowanie na zwierza, w cudzysłowie, którego chcemy mieć, to być może będziemy musieli się zadowolić tym, który do nas przyszedł. Jejku, ale idziemy w porównania, czyli albo polowanie na zwierza, którego chcemy, albo po prostu padlinożerstwo. No albo wiesz, może nawet nie padlino, nie nazywajmy tego padliną, ale nazywajmy te, to na przykład, wiesz, chcesz upolować jelenia, a, a, a trafiłeś w myszkę, nie? No to... Aha. Biorąc pod uwagę twoje możliwości, ile możesz zjeść, to ta myszka za dużo ci nie da. No dlatego, tak, a straciliśmy na to warto. kulę armatnią załóżmy. No dobra. Dlatego warto mówić nie po prostu. Warto ja, ja stoję nie. na takim stanowisku, że warto mieć nie tym, którzy nie do końca pasują do naszego obrazka. No dobrze, tylko teraz tak, bo jeśli ktoś słucha nas, ma firmę, która jest w miarę stabilna, ma przychody, utrzymuje się z tego, może nie do końca jest zadowolony z tych wszystkich klientów, które, których ma, no ale. To wszystko jakoś tam działa, są przychody, są nawet zyski, bo to jakby nie zawsze jest to samo przecież. Mówi mi, dobra, to ja chcę sprzedawać tylko tym z obrazka. Wywalam wszystkich klientów i zaczynam od początku. Domyślam się, że to nie jest kierunek, w którym warto podążać. Robert, jaką byś tutaj procedurę zaproponował? No i tu jest, tu jest też konkretna, sprawdzona metoda, którą można zastosować. Wielu moich klientów to zrobiło. Pierwsza rzecz to jest zweryfikowanie, jakich mamy klientów, czyli przejrzenie mhm. swojego portfela klientów pod kątem rentowności. I przykład od jednego z klientów, kiedy zrobiliśmy takie działania, okazało się, że byli klienci na ujemnej rentowności. Uh -huh, uh -huh. Serio, taka, taka sytuacja. I, I działalność dobroczynna po prostu. No albo nawet dokładaliśmy do interesu. Uh -huh. W związku z tym, co można zrobić? No wiadomo, no, nie będziemy obrażać rynku, bo to też nie ma sensu, ale Jasne. możemy przygotować taką strategię, jak w tym przypadku zostało to zrobione, cenową, która doprowadziła do sytuacji, w której część z klientów dostała taki poziom podwyżek, żeby z nami dalej móc współpracować, który właściwie zdecydował o tym, że te firmy przestały z nami współpracować. Natomiast, ci I, klienci... jak I ja chciałem tu jeszcze małą, małą uwagę wrzucić, bo powiedz mi, czy to był poziom cenowy, który był, wiesz, pięciokrotnie zawyżony, czy to po prostu poziom, który urealniał no, faktyczny deal, tylko w porównaniu do tamtych kwot poprzednich był po prostu bardzo dużą podwyżką? Była to duża podwyżka, dlatego że cały rynek dostawał podwyżki na poziomie, powiedzmy, tam było około 12-13%. A tym klientom, którzy byli na rentowni proponowaliśmy nawet do 40%. Mhm, Czyli może to nie było dwukrotnie, czy, czy, czy nie była aż taka totalnie oderwana od rzeczywistości podwyżka, ale były to podwyżki wyraźne, które jakby porównać do rynku, to były wyższe niż te, które rynkowo można spotkać. Ale to mhm. wynikało z tego, że te firmy zamawiały mniej, kupowały mniej, w związku z tym mogły dostać wyższą cenę. To jest normalne według mnie. Mm -hmm. No że... i jak rozumiem, mierzone to było w taki sposób, aby po podwyżkach stali się klientami rentownymi, jeśli chcieliby stać. Tak, jeśli skorzystać. zdecydują, proszę bardzo, tak? Jak najbardziej. Natomiast było też dosyć jasne, że, że część z tych klientów po prostu w cudzysłowie oczyści te, oczyścimy ten nasz portfel z, z pewnej grupy klientów, którzy no, są dla nas dzisiaj nierentowni. Być może mogą lepiej współpracować na przykład z kimś, kto jest nawet naszym konkurentem. Niech tak oni jest. się nim martwią. E, Dobra, to, to, jakby... była ta, to była ta część klientów nierentownych. A jeszcze jest ta druga tak. część klientów rentownych, ale wciąż nie zawsze z obrazka, nie? Tak. I teraz jest druga opcja. Znaczy, druga, druga rzecz, którą warto rozważyć. Po pierwsze, trzeba popatrzeć na tych klientów właśnie przez pryzmat tego obrazka. I druga rzecz, przez pryzmat ich potencjału. I teraz, jeżeli mamy klienta, który pasuje do obrazka i ma bardzo duży potencjał, a pracuje z nami mało. To na tych klientów należy położyć największą atencję. Jeżeli hmm. mamy klienta, który nie pasuje do obrazka i nie ma dużego potencjału, ale dzisiaj dużo zamawia, to robimy bardziej na utrzymanie go, bo hmm. wiemy, że to są dobre warunki, ale nie robimy żadnych działań proaktywnych, które miałyby zwiększyć poziom sprzedaży czy nawet poprawić relacje z nim. Po prostu gramy I teraz na Znowu się zatrzymajmy na chwilkę. Przede wszystkim nie robimy tych działań z tego powodu, że jakiekolwiek działania prosprzedażowe w kierunku klienta z wykorzystanym potencjałem na maksa. Tak zrobimy, to, to, to tam i tak więcej nie sprzedamy, bo tam po i tak więcej nie, nie kupi, bo nie ma potrzeby. Ale to jest to jest też ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, jak pracujemy sobie z klientami, to często jak pytamy, który klient ma największy potencjał, albo pokażcie najlepszych klientów, mm. to firmy najczęściej pokazują tych, które dzisiaj mają największe przychody. Tak jest. Ale tak nie jest. No, w sensie to nie zawsze jest tak, że ten, który ma największe przychody, ma też największy potencjał. Mm -hmm, mm -hmm. I tak, tutaj... bo to są oddzielne zagadnienia. Ale dobra, to, to na tym się dzisiaj nie skupiamy. Tak, tak, tak. tak. Czyli mamy obcykany temat tych klientów istniejących w dobrze funkcjonujących firmach. I teraz, drodzy Państwo, obcięliśmy część klientów, którzy są nierentowni, ci, którzy są rentowni. Zastanowiliśmy się, którzy z nich pasują nam do obrazka i którzy mają wystarczająco duży potencjał, żeby położyć na nich trochę więcej nacisku. Natomiast no, mamy wciąż ten sam zespół handlowy, który ma trochę wolnego czasu. I to jest moment, żeby wyjść na łowę. Tak. I to jest właśnie i tu jest miejsce na tą proaktywność, o której my mhm. tyle mówimy. Że jeszcze tylko taką jedną rzecz dodam, że jeżeli my nie jesteśmy proaktywni, to my absolutnie nie mamy wpływu i kontroli nad tym, kto do nas przyjdzie. Mhm. Może ktoś przyjść, może ktoś nie przyjść. Może przyjść ten chciany, może przyjść ten niechciany. Cała reszta, to już powiedzieliśmy, co się wydarzy później. Natomiast proaktywność i poświęcenie czasu na proaktywność powoduje, że my trochę nie mamy czasu na te rzeczy, które do końca nie są pożądane i prowadzą do tych efektów, o których powiedzieliśmy. Tak jest. I tu nawet możemy robić dobry ruch w kierunku konkurencji. Państwo chętnie skorzystają. Oczywiście. Tak. Proszę Dobra. bardzo, idźcie. I nie, nie jesteśmy już dużą firmą, jesteśmy małą firmą na początku drogi. I to jest coś, co, co często słyszę od wiesz, no, świeżych przedsiębiorców. Mówię, no tak, jasne. Wybieraj sobie jeszcze klientów i ja będę wybrzydzał, kiedy tak naprawdę jestem na rynku nikim i nikt mnie nie zna. Przecież to bez sensu i nierealne. Co ty na to? Wiesz, wydaje mi się, że każda duża firma kiedyś była mała. Zazwyczaj I, tak jest. I te doświadczenia dużych firm są również adekwatne do firm małych. I teraz, moim zdaniem, im szybciej taki młody czy zaczynający przedsiębiorca, otwierający swój biznes, czy zaczynający jakieś działania startupowe, jakkolwiek, popatrzy na rynek przez pryzmat pewnej niszy, którą chce obsłużyć, i proaktywnie do tej niszy pójdzie, tym dla niego lepiej. I teraz znowu, jeśli on jest na bardzo początkowej fazie i jeszcze nie jest znany, to w ogóle jest pytanie, kto do niego przyjdzie. No, a może, może nikt na początku strategię nie. strategię agresywnego oczekiwania. Tak, a może nikt do niego nie przyjść i może się ten biznes nie rozwinąć, bo on będzie czekał na klientów, którzy z jakiegoś powodu do niego nie przychodzą. Y -y -y -y. No a dalej to jest znowu to samo. Mogą przyjść nieci, co trzeba, jak się nimi zajmie, to i tak dalej. Więc tak, wydaje tak. mi się, że, ta, że to podejście, ta nazwijmy to strategia, ta, ta myśl przewodnia. Ona dotyczy zarówno dużych biznesów stabilnych, które mają trochę inny cel, bo one chcą przewietrzyć swój, swój portfel, nazwijmy to tak i zwiększyć rentowność, ale ta strategia będzie podobna również do młodych firm, do nowych biznesów, które nie chcą na początku, nie chciałyby, albo nie powinny na początku popełnić błędów, żeby doprowadzić do sytuacji, której później będą musieli komuś dziękować, kiedy ktoś już jest naszym klientem. To mhm. zawsze jest trudniejsze. Oczywiście. Podsumowując, to nie jest wybór. Trzeba dyskwalifikować Pys, klientów, tak. którzy nie pasują nam do obrazka. I tym optymistycznym akcentem zamykamy dzisiejsze obrady, dodając jedynie hashtag Przestań wreszcie sprzedawać. Zapraszamy i do zapraszamy zobaczenia. do kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego, Cześć. do zobaczenia. Cześć.